młode karpieliny i szczupaki trafiły do Wisły dzięki wsparciu spółki Orlen. Do rzeki trafiło ponad 4500 sztuk młodych ryb tych trzech gatunków. W sumie 550 kg materiału zarybieniowego. Jeżeli rybostan jest wyławiany, a warunki środowiskowe nie są aż tak dobre, żeby nastąpiło odtworzenie tego stada, no to ten ubytek należy rekompensować w postaci zarybień. I specjalne są ośrodki zarybieniowe, są specjalne stawy, w których hoduje się różne gatunki ryb, szczególnie te, których jest zbyt mało. To są drapieżniki, to jest szczupak, sandacz. Wpuszcza się też ryby rzeczne, tu może nie na tym odcinku, ale brzane, klenia, jazia. Też są one wpuszczane i w ten sposób rekompensuje się straty środowiskowe. Wisła, podobnie jak wiele innych dużych rzek, między innymi w wyniku działalności człowieka, zmieniła swój charakter, w tym specyfikę ichtiofauny. Dawniej na płockim odcinku Wisły żyły brzany, certy, bolenie, trocie wędrowne, a nawet jesiotry. Dziś w efekcie zachodzących zmian w ekosystemie spotykamy tu głównie płocie, leszcze, karpieliny, a także drapieżne, sandacze, szczupaki i sumy. Liczebność populacji tych gatunków ryb wymaga stałego monitorowania i w razie potrzeby uzupełniania przez zarybianie. Dlatego też zarybianie ma duże znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej oraz wspierania gospodarki rybackiej i rekreacyjnej, a jego celem jest odbudowa lub uzupełnienie populacji ryb w danym akwenie. Głównym użytkownikiem rybackim jest tutaj Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki. Oni mają dużo stawów zarybieniowych i ta akcja jest dużo bardziej, dużo szersza i ten ton, to są dziesiątki ton wpuszczanych do różnych wód tutaj tego obszaru, więc tak jak mówimy dzisiaj, jest to edukacja, jest to pokazanie, jak należy gospodarować, a na co dzień gospodarowaniem na tych wodach zajmuje się Polski Związek Wędkarski. Wydarzenie miało przede wszystkim charakter edukacyjny. Udział w nim wzięli uczniowie szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi numer 3 imienia Kornela Makuszyńskiego w Płocku. Dzieci są najlepszymi rzecznikami przyrody, tak naprawdę. Wiadomo, że my dorośli nie często mamy okazję, jesteśmy zabiegani, zapracowani. Ta przyroda nie jest jakby w centrum naszych zainteresowań. Dla młodszych dzieci jest to świetna zabawa połączona z edukacją i to zostanie już z nimi na lata. Także budujemy odpowiedzialne pokolenia, które jeśli dorosną, no to same będą podejmować odpowiedzialne decyzje, a w wieku młodszym mogą tę wiedzę rozszerzać na swoją rodzinę i znajomych. Organizatorem akcji było Towarzystwo Promocji Ryb PanCarp pod patronatem Instytutu Rybactwa Śródlądowego imienia Stanisława Sakowicza, Państwowego Instytutu Badawczego w Olsztynie, a sponsorem zarybiania Wisły był Orlen.